Po ostrym, stromym podjeździe w górę znaleźliśmy się na niewysokim płaskowyżu pełnym stożków wulkanicznych. Jesteśmy w utworzonym w 1966 roku Parku Narodowym Kobustan, leżącym około 65 km od Baku. W tym iście księżycowym krajobrazie nie ma żadnych ścieżek, oznaczeń, tabliczek czy zakazów. Wszystko jest dziewicze i surowe. To ewidentny dowód, że z błotnych stożków wydobywa się gaz ziemny. Powstawanie wulkanów błotnych jest ściśle związane z występowaniem złóż gazu i ropy naftowej. Gaz zalegający zwykle na znacznej głębokości napotyka przeszkodę w postaci wód podziemnych. Ta mieszanka wody i gazu porywa iły, dolomity, łupki i piasek i wypycha ku górze, by na koniec wyrzucić je na zewnątrz. Stożki wulkanów błotnych mają od kilku centymetrów do kilku metrów wysokości. Na całym płaskowyżu ani śladu życia, wokół tylko zastygłe błoto lub jego półzaschnięte jęzory. To wydobywające się z głębi ziemi błoto jest zupełnie zimne. Płaskowyż z błotnymi wulkanami leży w pobliżu brzegu Morza Kaspijskiego. W Azerbejdżanie znajduje się połowa z 800 wulkanów błotnych, które występują na świecie w 36 krajach. Z wulkanów błotnych przenosimy się do innej części Parku Narodowego Kobustan, gdzie znajdują się prehistoryczne petroglify. W tej skalistej okolicy odkryto około 6 tysięcy rysunków naskalnych, liczących kilka tysiącleci. Jest tu niewielkie muzeum, w którym oprócz różnych przyrodniczych eksponatów i tekstów związanych z historią Ziemi, przedstawione są schematycznie występujące w okolicy petroglify. Mamy tu też okazję obejrzeć animację prezentującą mechanizm powstawania wulkanu błotnego. Jest też kilka eksponatów z petroglifami. Stanowisko, na którym są petroglify, znajduje się 2 km od muzeum. Przyjmuje się, że rozkwit sztuki petroglificznej miał miejsce w epoce brązu, to jest w okresie 3 i 2 tysiąclecia przed naszą erą. Wówczas pierwotne plemiona zaczęły wyrażać rysunkami swoje codzienne doświadczenia i obserwacje. Rysunki znajdują się głównie w jaskiniach i załomach skał. Cały ten krajobraz wraz ze skalnymi petroglifami został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w 2007 roku. Miejsce zwane kuchnią. W otworach zbierano wodę lub trzymano jedzenie.
Tu w górze nad morskim brzegiem w czasach prehistorycznych była osada pierwotnych ludzi.